Witajcie, myszki z strony Travel, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na modyfikacji Case Redux jako Republika Rosyjska. W ostatnim odcinku, wypowiedzieliśmy wojnę kilku państw, które byśmy nie chcieli tego robić. I postanowiłem, że jeżeli Amerykanie mają taki problem, że trzeba się skupić na tym, to postanowiłem, że najpierw się skupimy na Chińczykach i zrobimy coś z Chińczykami najpierw, a dopiero później ogarniemy coś z resztą państw. Teraz wezwałem trochę naszych sojuszników do walki, więc oni może nam pomogą? Może. Jak na razie ja, jak sami widzicie, desantuję się. Koniec desantu. Wygrałem. Tak. Na nasze nieszczęście ci goście nie są w wojnie. Co kończy się na tym, że my po prostu, jak sami widzicie, musimy teraz po kolei tutaj się podesantować. O, aż mi się przypomina jednej serii, kiedy się desantowałem w taki sposób na tych, jak oni się nazywali. Zapomniałem, że ci istnieją. No, to później oddamy tym gościom właśnie tamte tereny, to mandżurskie. Chociaż nie, bo to nie jest nasza marionetka w sumie nawet. To jeżeli chodzi o wspominkę, to mi się kojarzy właśnie Brazylia, dlatego tam miałem coś takiego, że bardzo, ale to bardzo, jak to powiedzieć, żeby tam nieco i skapitulować, to trzeba się desantować i na kolejne miasta, i to właśnie zawsze mi się kojarzy, kiedy taki desant robię, że to Brazylia. I kontynuując, to tutaj teraz jakoś włączę, żeby możemy włączyć sobie na mega bezpieczny, bo nie chcę tracić aż tak manpowera. Największy problem jest to, że mamy to integrację, tylko nie wiem dosłownie jak ona trwa. Mamy tutaj stepy. Okej, fajnie, stepy. Ale tak to nie wiem, czy to jest jakiś niewidzialna flaga, czy coś takiego, że się to robi, czy to jest jakieś wcześniej ustalone. Dobra, jeszcze jeden dzień i się zrobi nam taki duży desant. No i teraz robimy sobie te desanciki. Jak sami widzicie, wystarczy mieć Marines i ci Marines są już na takim poziomie, że że dosyć łatwo się desantują. No, wiele lepsze są od tych normalnych dywizji. I teraz co? Teraz musimy poczekać, jak się zdesantują tutaj. Jak się zdesantują już, to ślemy w całą naszą armię Marines. Tak. Plus posiadanie armii Marines. Taki, że to są mega wykończone dywizje, które po prostu potrafią pchać wszystko do przodu. No. Więc teraz powoli tak będzie. Będziemy szli powoli do przodu. Niszczyli te dywizje na dole. Na szczęście tutaj mają kolej, więc to jest ten plus tego. A jeżeli tutaj będziemy się teraz nieco na dole rozchodzić, to powinniśmy mieć. Dlaczego wy kompletnie, ale to kompletnie nie macie właśnie tutaj gdzie płynąć. Nie wiem dlaczego dałem im chyba na ten rozkaz, więc nie wiem dlaczego nie popłynęli. Nawet już nie będzie potrzebne do desantów, ponieważ to było tak, tutaj jeszcze jeden port im został, więc to nie jest tak, że im coś jeszcze zostało z tych portów. I co? No i w tym odcinku zajmiemy się tymi Chińczykami. A w międzyczasie tutaj powysyłam te dywizje, żeby też popłynęły. Na szczęście już mamy taką dużą flotę, że możemy te wszystkie tereny mieć pod swoją kontrolą. Floty w ogóle już Amerykanie nie wystawiają, co pokazuje, że już nasza flota bardzo, ale to bardzo ich pocisnęła. Jeżeli chodzi o sojuszników, to nie wiem jak to będzie. Czy sojusznicy coś tutaj porobią? Na razie czekamy. Okej, więc czy coś tutaj mamy? Tutaj już. W ogóle już mamy odrzutowe samoloty, ja zacząłem ich produkcję. Tutaj coś jeszcze mamy? Nie. Czas na najlepsze statki na świecie. Tak. Czas na właśnie badanie statków. Mamy jeden dzień. O, to pokazuje, jakie mamy opóźnienia.
Okej, okay, jak to wygląda? Niech jedna dywizja najlepiej właśnie ta. Niech teraz tutaj pójdzie i się zajmie tym, ponieważ może być później problem. Więc tak, nasza produkcja, jak mówiłem, tutaj mam już odrzutowe, tylko że mamy problem z aluminium. Szczerze, nasz sojusznik ma dużo aluminium. Wow, ale co się nam udało, że akurat nasi sojusznicy wszystko mają, co my potrzebujemy. Więc na razie poczekam jeszcze na najlepszy duży, jeżeli chodzi o airframe. I wtedy dopiero zacznę. I też widzę, że mamy braki z tym sprzętem, ale to nie jest aż taki duży brak. No, 3000 myśliwców do zrobienia, 8 dziennie, no to matematyka możecie porobić. Ale widzę, że już nasze karabiny, już mało karabinów, co znaczy, że nasze wojny wreszcie są dosyć niespokojne. Że już tak mamy braki. Tym tutaj możemy zostawić sobie. Tutaj możemy sobie przełączyć, dlatego że w głównej mierze to polegało na tym, że chciałem to sobie do dywizji dodać, ale nie mam zbyt dużej armii, żeby teraz to dodać. Okej, okay, więc tak, jak już tutaj się rozstawiliście, to ja... no niestety muszę poustawiać was dosyć manualnie, bo już teraz mamy frontów dookoła. Okej. Wy tutaj. Ty możesz coś dostać. O, Infantry Expert, to mi się podoba. Bardziej mi się podobałoby, gdybyś dostał Invadera. Okej, więc tak, bierzemy tych. I zwiększamy już na ten. Żeby trochę bardziej pocisnęli tutaj. Okej. Okay. Tutaj właśnie zaczęło się korować tereny. To jest bardzo fajne. A my w głównej mierze musimy nadal powstrzymywać na północy tych. Nie wiem, czy nasi sojusznicy coś bardziej dopomogą. Dosłownie południe to jest jedyne miejsce, gdzie możemy jakoś zagrozić naszym przeciwnikom. Okej. Okay. Heroizm może być zawsze. I co tutaj mamy? No i nadal mamy mega dużo badań. No już nawet się nam jedno mio zrobiło. Okej. Okay. I gdzie to jest tutaj? A, to jest takie proste mio, więc nie mam zbytnio potrzeby. No, mamy już trochę fabryk, ale mamy braki. Wow. Nigdy nie sądziłem, że będziemy mieć takie braki, jeżeli chodzi o to. Oczywiście potrzebujemy jak najwięcej samolotu, więc tutaj nawet nie będę nic zmieniał. Ale tutaj mogę popatrzeć. Już mamy? Jeszcze nie. Zobaczcie, jak się długo robi. Prawie cały rok będzie się robiło. Więc trochę jeszcze poczekamy. Jak to wygląda z tym? Oni tak powoli przejmują. My też mamy braki w manpowerze. No. No już trochę pocisnęliśmy ich, ale nadal to są małe liczby. Dobra, zmniejszymy sobie do najbardziej spokojnego i sobie zwiększymy pobór. A nie, nie możemy, bo myślę, że oczywiście, że to nie jest takie państwo. Okej, okay, możemy dla tych zrobić. O, trochę potraciliśmy agentów. Okej. Okay. Ja was to powysyłam tutaj, dosłownie do Chin, bo potrzebuję w Chinach nieco porobić. No i powoli będziemy tutaj... Powoli tutaj będziemy ich przejmować. Na szczęście Marines to też mają bardzo, bardzo dobre, jeżeli chodzi o rzeki, przekraczanie rzek, więc to będzie dla nas najlepsze. Ok, już niedługo będziemy mieć najlepszy Destroyer. Wtedy sobie coś porobimy z nim. Hmm.
No te badania, te stare badania też są dobre, bo wtedy szybko fundusze można sobie nabijać. Widać, że oni ewidentnie uważają, że Chiny nie są przeciwnikiem. Dobra, weźmiemy sobie tego. I to powinno nam dać pół tego. To nawet sporo jeszcze pociśniemy, ale nie aż tak bardzo. Dobra, więcej już tutaj nic nie mamy, więc możemy dodać ich do wojny. Koreę. Wow. Kto by pomyślał, że Korea jeszcze nie była w wojnie. Dobra. Tutaj mamy problemy z organizacją. Trochę słabo. Zawsze możemy puścić to. Tylko oczywiście musimy najpierw sobie nabić tutaj ten cały... no, wsparcie. Wypadło mi z głowy. Dominację. O, dominację. Dobra, się zajmijmy tym. Tam jakieś badanie, które wcześniej powinno zostać zbadane, ale nie było. Tutaj możemy trochę porobić. Czy jest coś tutaj takiego, co nas interesuje? Nie. No, nasza kampania południowa bardzo wspomogła jeżeli chodzi o nasz tutaj wysiłek wojenny. To co bym chciał, to może kolaborację zrobić. W sumie jest to dobry pomysł. W sumie dobry też jest pomysł do Amerykanów, żeby to zrobić. Ale to trochę może zająć się jeszcze czasu. Tutaj polepszajmy. Jak to wygląda z budową? A, nic nie budujemy. Okej, czas zacząć spamować. Myślę, że tak łatwo Niemcy się wycofali z Kubania. To naprawdę było dziwne, że tak łatwo oni się wycofali, ale to by narzekał. Dobra, tutaj sobie teraz ulepszajmy te terytoria. Okej, i niech się teraz robi. Dobra. No, na północy to chyba my jeszcze nie doszliśmy do starej granicy. Tak, bardzo się oddaliliśmy od granicy. Tutaj się niby przebiliśmy, ale to trochę nam zajęło. Na południu... Ci to w ogóle nie wiedzą, co się dzieje. No, mamy dostęp do tego, więc... Dziwne, że tutaj jakoś nie łapie nam. Okej. Ile portów musimy wybudować? 4. To nie jest jakoś mega dużo. Dziwne. Pokazuje, jakby tutaj mieli problemy z zaopatrzeniem, a... Ale zacznijcie się może ruszać to wtedy. Nie wiem co dlaczego aż tak bardzo gra uważa, że jeżeli się ruszymy, to wtedy będzie źle. No, mogą dosłownie się poruszać, to nie jest jakieś dla mnie mega okropne, jeżeli będą umierać. Źle to brzmiało, ale nie jest to jakiś duży minus dla nas, jeżeli tutaj z zaopatrzenia nie będą mogli nic robić. No teraz coś zaczęli się ruszać. Myślę, że to ta armia, którą wysłałem do jedną prowincję, akurat została przejęta. Bo tak. Nawet się nie opłaca mi na takim poziomie mikro robić, bo co ja będę robić, jakie to będzie mikro? No, część tej dywizji po prostu nie wie, co robić. Stanął w jednym miejscu i tyle. Powiem tak, ściągniemy ten front. I go po prostu damy tutaj. Żeby dywizje, które jeszcze coś mogą porobić, żeby coś robiły.
Jak to w powietrzu jest? No w powietrzu jest w porządku. Patrzę się na Amerykę, czy nic tam nie ma dziwnego. Ciągle stoimy w tym samym miejscu. Część naszych dywizji. Najbardziej to cierpią te dywizje, które nie są specjalnymi. No, czy my zrobiliśmy w ogóle kod już na nich? Nie. 96 dni, no to sporo jednak. Możemy zostać Spy Masterem po pierwsze. I zacznijmy sobie tutaj wysłać resztę naszych agentów, którzy przeżyli. No i... Jak to wygląda? No i część naszych aktywnych dywizji tutaj zostało wysłanych, no to teraz udaje nam się coś zrobić, reszta to tam sobie po prostu stoi. A nasi sojusznicy też dużo pomagają. W głównej mierze, jakby się połączyło te dwa fronty, to moglibyśmy sobie coś nawet mieć dobrego. Chyba czas na mikro dosłownie. Okej, okay, Karelia została zintegrowana. Mam 150 milionów osób dodatkowych. Okej, okay, Costa Rica tam przyjęli. Dlaczego wy tak... Dobrze wam poszło, to dlaczego wy tak pisało, jakby byliście słabi? No, ten teren, no to kompletnie już jest słaby do walki. Na szczęście udaje nam się odbudować war support. O, tutaj okrążyliśmy dużo dywizji. To jest dobra wiadomość. Więc niech musimy zacząć powoli je eliminować. A tak to ile nam? No, połowę. No to sporo jeszcze zostało, nie powiem. Tutaj dużo dywizji zostało. Zostało przejętych. Czy mam jakieś dywizje, które mają wejść tu? Mamy. Ale bardziej byłoby lepiej, gdybyśmy te przytrzymali. To jest niby są jakieś dywizje, ale właśnie zostały wypchnięte. Okej. No i przez to, że ten teren jest jakoś mega, ale to mega niedobry do walki, to my nic nie możemy zrobić. Możemy już przeciwko wam? Nie, nie możemy. No, tak naprawdę ten szyf może by jeszcze nam jakoś pomógł, ale jak sami widzicie, nie są też jakieś zbytnio pomocne teraz. No, próbujemy podbić może Pekin. Okej, rosyjskie wybory. Jakieś statki mamy? No, mamy tutaj wszystko dobrze rozstawione. No, część statków była na złym rozkazie. Okej, okay, no to ostatniego wysyłamy. Najbardziej to mi się po prostu... chciałbym, żeby tutaj te wszystkie główne miasta przyjęli, ale... Czy się uda? O, udało nam się kolejny raz podciąć ich. No, może to trochę zająć. Przynajmniej odbudujemy sobie nieco war supporta. Bo teraz tak, Pekin to jest ich największe miasto. Właśnie chyba zdobyliśmy go, tak. Wystarczy, że zdobędziemy jakąś dziesiątkę lub coś takiego i będzie po nich. Myślę, że na północy jak najszybciej możemy zdobyć. Dobra, mega agresywnie.
bo właśnie widzą, że się przebiliśmy koło Pekinu, więc szybko, mega agresywnie coś przyjmiemy. Wow. Oh. W tej wojnie naprawdę zbytnio musiałem się skupić, ale no, myślałem, że Chińczycy aż tak nie będą mocni. Dobra, przejęliśmy już? Nie, jesteśmy już na granicach. O, właśnie, przejęliśmy. Dobra. Dobra, Mandżurzy. Oddamy nam to. Dalej. Tybet. Mamy jakieś tutaj sojuszników innych? Nie. Mamy jeszcze... nie daliśmy ich. Więc resztę my weźmiemy. No, raczej floty już by nie mieli, bo my dosłownie ten teren prawie co zbombardowaliśmy. Okej, więc tak. Czas wysyłać dywizję na to. Tak, będzie czas wysłać armię, więc na razie sobie wszystkie dywizje o tutaj rozstawimy. O. Wszystkie dywizje idą tu. Niech trochę poćwiczą. Zmienimy sobie na normalny. Dobra, jeszcze jest czas. Coś tam zrobimy. Escort Fleet. Modern Cruiser. Okej. Okay. Nawet się nam opłaca? To się nie opłaca, bo to już jest stare badanie. Okej. Okay, heavy. A póki nie wybadamy najlepszych, jeżeli chodzi o wsparcie, przedmioty wsparcia, to my zbytnio jeszcze nie będziemy tam nic robić do floty. Ale pytanie jest takie tutaj. Czy opłaca nam się zdjąć z czegoś, tak? Opłaca nam się w sumie z tego zdjąć. Z karabiny, sprzęt wsparcia. Artyleria. No. I teraz możemy trochę zdjąć. Mamy już tyle samolotów, że no. Po prostu wystarczy nam wystawiać je i wtedy wszystko będzie jak najbardziej w porządku. Będzie mieć dominację w powietrzu. Ok, więc czas wysłać ponownie do Ameryki. Oni mają dosyć dobre, jeżeli chodzi o badania, tę obronę. Więc tak, my będziemy potrzebowali kolaborację zwiększyć. Mamy już no, prawie na całą Amerykę środkę. I zobaczymy co dalej. Więc czas chyba wystartować nasz tutaj. No, nie macie zasięgu? Też nie macie. Tutaj spróbujemy. Też nie macie. Nie mają zasięgu. Może być problem. My nie mamy tutaj floty? Znaczy się floty, mamy port przypadkiem? Ten port nie jest... Nie daje nam zasięg? Tego może... Mogę zawsze wybudować tutaj port. O, tamten port w Chinach. To chyba powinien nam nieco zwiększyć zasięg do tego regionu. A, mamy już pełen. Okej. Okay. Czuki. Właśnie. Mamy ten. Mamy bardzo dużo statków, które są w naprawie. One chyba nie zdążą tutaj pomóc mi w desancie. Czekaj, czy oni w ogóle mają do tego momentu? Oni chyba dostali limit. Limit zasięgu? Daj, tam jest limit zasięgu. Okej, to tam nic nie zrobimy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No, nie powiem. Nie powiem nasz... A, bo oni w ogóle nie mieli nic. Okej, czy jakaś flota tutaj nas złapała, czy coś takiego? Oni w ogóle nie mają tego... Nic, żadnego przygotowania. Dobra. Myślę, że...
spróbujemy tymi Marines, bo to jak sami widzieliście, dosyć sporo tam dywizji było. Tymi Marines spróbujemy się zdesantować i może się uda, może się nie uda. Zobaczymy, jak to pójdzie. Więc to tyle na razie z tych odcinków. Był z nami Trachon. No to, cześć!